Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym materiale, w którym będziemy rozmawiać o tym, jak odcinać narożniki, czy też mam jakąś kolumnę, na przykład w łazience, czy gdziekolwiek indziej, to nieważne już, i musimy poprawnie odciąć narożnik, czyli jak to zrobić tak, aby nie było kłopotu, nie było problemu. Pokażę Wam dwie metody, metodę starszą i metodę nowszą. W metodzie starszej, która moim zdaniem też jest w wielu przypadkach bezpieczniejsza, ponieważ nie wprowadzamy w płytę w dużą wibrację, gdyż robimy tylko jedno nacięcie, a do nacięć, żeby, zresztą zobaczycie, posłużymy się nożykiem do cięcia szkła. I teraz to jest pierwsza metoda, jest to metoda tak zwana starsza, czyli po naznaczeniu, co chcemy odciąć, dokładnie tą samą technikę, czyli musimy wykonać otwór koronką diamentową, jeżeli będziemy przykładowo brali, wycinali coś w kształcie litery U w płycie i na tej zasadzie. Dokładnie to samo musimy zrobić. Nie wiem, co tu się teraz stało z tym materiałem, przepraszam. Waleje mi wideo. Dobrze, już przestawiam na środek, żeby było wszystko widać tak, jak ma być widać. Czyli wycięliśmy już otwór koronką diamentową i teraz ja tutaj, jak widzicie, nożykiem do szkła nacinam. W ten sposób będę robił tylko jedno nacięcie przecinarką kątową, czy też kątówką, jak to różnie nazywa się. Więc tutaj widzicie, o, nacinam też drugą stronę. A następnie przystąpię do ścinania narożnika. Nacięcie. Pięknie. I teraz tutaj przystąpię do ścięcia. OK, czyli ścinam, czyli wykonuję jedno nacięcie. Jest to o tyle bezpieczne, że nie wprowadzam płytę w zbyt duże drganie. Tak jak widać na materiale. No i teraz najprostsza opcja, czyli podkładka i łamię normalnie płytę. Pyk, raz. I dwa. I oczywiście brzeg później należy przetrzeć czy to gąbką diamentową, czy też tutaj będę miał taką tarczę, więc taką tarczą sobie do kątówki, do przecinarki właśnie, o, ciach. I tą tarczą sobie tutaj przeszlifowuję brzegi, żeby nie były ostre, żeby nie przeciąć dłoni, czy ten. Więc to jest jeden z takich sposobów. I tak, a teraz Wam pokażę, ok, tu jest przykład, jak robić otwór, ale to już zapewne znacie, chociaż w Polsce nie zawsze takie otwory się wykonuje, ale dokładnie na tej samej zasadzie, czyli nacinamy, robimy cztery otwory i później oczywiście docinamy. Nie patrzcie na to wideo, nie powinienem w ogóle pokazywać, bo tu nie ma osłony na tarczę. Usprawiedliwię się tym, że miałem okulary. Chociaż to nie jest żadne usprawiedliwienie, ponieważ osłona powinna być. I to jest dobre. Wracamy do tematu, bo to miał być temat wycinania, odcinania narożnika, wycinania, ścinania, odcinania tego typu rzeczy. I przechodzimy teraz do drugiego materiału, który jest materiałem nowoczesnym. Czyli pierwsza ważna rzecz. Robimy otwór. Następnie wycinamy. Pach. I to wszystko. Krawędzie wyrównujemy, żeby nie były ostre. I tak to właśnie wygląda. I to, moi drodzy, jest najprostszy
i w zasadzie najbezpieczniejszy sposób, żeby wycinać narożniki. Tak się powinno to robić właśnie w taki sposób. Otwór służy po to, żeby po prostu, jeżeli będziecie robili to tylko kątówką, czy tam przecinarką kątową, czy zwał jak zwał, wiecie o co chodzi. Jeżeli będziecie tylko tym robili i nie będzie tego nawiercenia, to niestety to nacięcie wam zajdzie. Kiedy wam to nacięcie zajdzie, jedno na drugie, czyli powstanie taki X w tym miejscu na końcu, gdzie docinacie, to niestety jest duże prawdopodobieństwo, że od tego momentu płyta pęknie. Po prostu będzie jakiekolwiek minimalne naprężenie i płyta pęka. Już przyklejona na podłodze, nawet jeżeli będzie miała siatkę, to nie ma znaczenia. Dlatego ważne jest, aby robić właśnie tego typu nacięcie. Oczywiście w grę, bo płyta w ten sposób jest też płyta osłabiona. Wykonując jakiekolwiek otwory, tego typu rzeczy, osłabiacie strukturę płyty. Więc ważne jest, aby oczywiście był odpowiedni klej, ważne jest, aby był odpowiedni podkład i ważne jest to, aby była odpowiednia wylewka, jeżeli wylewka była robiona i pozbawione wszelkiego rodzaju możliwe naprężenia, jakie mogą wystąpić. Jeżeli była robiona wylewka, no to wiadomo, że między wylewką a ścianą jest odpowiednia gąbka amortyzująca, odpowiednie tworzywa amortyzujące. Brakuje mi tego słowa. Nie styropian, matko. W każdym razie tego się nie powinno usuwać, bo to po prostu, jeżeli my zakleimy ten otwór, jeżeli my wyjmiemy tą gąbkę, która jest między wylewką, między podłogą a ścianą i nałożymy tam kleju, no to automatycznie ściana będzie powodowała nacisk na płaszczyznę, na podłogę. I w tym momencie, nawet jeżeli macie tak ładnie zrobioną płytkę, to ona jest osłabiona strukturalnie, ponieważ została wycięta i w tym momencie poprzez minimalną pracę ścian, minimalną pracę podłogi, jeżeli tam nie będzie odpowiedniej przestrzeni, no to wiadomo, że pod naciskiem jest wielkie, jest duże prawdopodobieństwo, że ta płyta pęknie. Ok? No dobrze, moi drodzy, to był dosyć szybki materiał, więc jesteśmy już blisko końca. Zapraszam was na następny materiał, w którym porozmawiamy o... No właśnie. Zapraszam. Trzymajcie się póki co. Wszystkiego dobrego i udanej pracy na budowie. Cześć.